progu Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek. W tym szczególnym czasie, kiedy wędrujemy w stronę krzyża, w stronę Golgoty, a potem do pustego grobu. Chcę zachęcić Was dziś do rozważania Słowa Bożego, które wyjęte jest z pierwszego rozdziału, pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Od 18 wiersza tak czytamy. Nauka krzyża jest bowiem głupstwem dla tych, którzy dążą ku zagładzie. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą, jest przecież napisane. Wytracę mądrość mądrych i rozum rozumnych obrócę w niemoć. Gdzie mędrzec? Gdzie nauczyciel prawa? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro bowiem z pomocą mądrości świat nie potrafił poznać Boga w Jego mądrości. Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszonej nauki zbawić tych, którzy wierzą. To też, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, a dla tych, którzy są powołani, dla Żydów, jak i Greków, Mesjaszem, mocą Boga i mądrością Boga. Drodzy, pewien ksiądz poszedł do szpitala z wizytą duszpasterską. Usiadł przy łóżku kobiety, która od ponad pół roku była w jeszcze jednym łóżku, gipsowym. Prawie w ogóle nie mogła się poruszać. Jej stan był bardzo zły. Lekarze nie dawali jej zbyt wielu szans na przeżycie. Kobieta w rozmowie z duchownym wylewała swoje żale, swoje pretensje, a duchowny szukał właściwych słów, jak podnieść ją na duchu, jak wskazać na Chrystusa, jak opowiedzieć jej Ewangelię. Do tego wszystkiego jeszcze dodatkowym utrudnieniem w tej rozmowie było to, że rozmówczyni zupełnie nie patrzyła w oczy duchownemu. Tak jakby ignorowała księdza. Patrzyła gdzieś obok. A on nie mógł się odwrócić, nie mógł patrzeć za siebie, rozmawiając z pacjentką. Rozmowa stawała się coraz trudniejsza. Duchowny w myślach modlił się i prosił Pana Boga, żeby dał mu właściwe słowa albo zakończył tę modlitwę. W końcu duchowny grzecznie się pożegnał, wstał i kiedy się odwrócił, zobaczył na ścianie krzyż. I wtedy zrozumiał, że owa cierpiąca kobieta cały czas podczas ich rozmowy patrzyła na krzyż, na ukrzyżowanego Chrystusa. I pomyślał sobie tak. To jest najwłaściwszy adresat, do którego ona mogła kierować wszystkie swoje żale, pretensje, bo on ją rozumie. Cóż, ten ksiądz nie mógł powiedzieć, że rozumie jej położenie, bo nie mógł wczuć się w to, jak czuje się człowiek leżący przez pół roku prawie nieruchomy. Drodzy, za mną również jest krzyż. Wisi na ścianie. Czym on dla Ciebie jest? Czy jest jakąś ozdobą? Bibelotem? Przecież tak często wieszamy sobie krzyż na szyi po to tylko, żeby był błyskotką, ozdobą. Niektórzy na lusterku samochodu wieszają krzyż. Ma ich chronić, kiedy jadą zbyt szybko. Górski szczyt wieńczy czasem krzyż. Na rozstaju dróg również możemy spotkać krzyż. No i wreszcie w muzeum, kiedy zwiedzamy, oglądając różne eksponaty muzea, możemy natrafić tam na przeróżne krzyże. Piękna robota. Zachwycamy się przez moment, ale potem idziemy dalej i znowu patrzymy na inne eksponaty. Coś innego nas wzrusza, zachwyca. Czym jest dla Ciebie krzyż? Czy jest źródłem Bożej miłości?
źródłem Bożej łaski, czy jest znakiem Bożej śmierci dla Ciebie, przez które Ty możesz być zbawiony. I jest to jedyny znak i jedyna droga, po której my jako ludzie możemy wrócić do społeczności z Bogiem. Dlatego zachęcam Cię w tym wielkim tygodniu, abyś wszedł na tą drogę. Wszedł na drogę powrotną do Boga. Przez krzyż Jezusa Chrystusa. Amen.